Trzeba powiedzieć, że seria imponująca w waszym wykonaniu. No i każdy kolejny rywal, który tu przyjeżdża, czy wyjeżdżacie, no, musi liczyć z tym, że to wy jesteście w tej chwili w topowej formie. No ale też trzeba podkreślić, że tutaj cała drużyna jest bardzo mocna. Nie tylko jedenastka, która wychodzi pierwsza, ale cała ekipa. To prawda, bardzo szeroką kadrę, bardzo wyrównaną, bardzo dużo jakości. Myślę, że to nam pozwala w głównej mierze wygrywać mecz za meczem. Wiadomo, passa bardzo fajna, natomiast nie możemy się tym zachłysnąć i musimy ciężko pracować dalej, żeby te zwycięstwa przychodziły. Gdzieś tam kwestia mobilizacyjna jest problematyczna w sytuacji, kiedy wygrywa się mecz za meczem i kolejny rywal, a mimo wszystko gdzieś ta mobilizacja w was cały czas jest. Wiadomo, myślę, że drużyna jest cały czas głodna zwycięstwa, jest dużo rotacji i to też ma wpływ na pewno na jakość naszego zespołu. Myślę, że chcemy wygrywać dalej i musimy robić wszystko na treningach w ciągu tygodnia, żeby być przygotowanym do następnego spotkania. Fajna mieszanka w zespole, połączenie takich doświadczonych zawodników z młodością, to daje pozytywny efekt. Zazwyczaj tak to jest, że jeżeli jest to dobrze zbilansowane, jest trochę doświadczenia, jest trochę młodzieńczej fantazji, to zazwyczaj to dobrze idzie w parze, także myślę, że daleko nas to poniesie. Ta młodzieńcza fantazja do was przyjeżdża w najbliższą sobotę. Zespoły rezerw to przede wszystkim zespoły bardzo młode. Zagłębie 2 Lubin to jest drużyna rezerw, która właśnie dysponuje sporą ilością młodzieży. Z takimi przeciwnikami trudno się gra, bo tak naprawdę są bardzo nieobliczalni. Tak, młodzi chłopcy są nieobliczalni, mogą zagrać kapitalny mecz, po czym ta forma może trochę spaść, natomiast jesteśmy gotowi, cały tydzień przygotowujemy się pod Zagłębie i wiemy, czego się spodziewać, natomiast na pewno młodzieńcza fantazja, o której tu mówiłem przed chwilą, w tych młodych chłopcach dużo potencjału drzemie i tak jakby na pewno trzeba uważać w każdym momencie na ten zespół.